dzięki postępowi w leczeniu raka jelita grubego, czyli kolejnych możliwościach stosowania różnych terapii, możemy mówić o tak zwanym leczeniu sekwencyjnym, w związku z czym po kolei, po zastosowaniu leczenia kolejnych rzutów uzyskujemy odpowiedź na leczenie, która u różnych chorych trwa różnie długo i to jest od kilku miesięcy do kilkunastu, a nawet kilku lat, bym powiedziała. Niestety dochodzi z reguły do postępu choroby na jakimś etapie leczenia i wówczas mamy możliwość zastosowania leczenia drugiego rzutu. I to jest w miarę proste, bo tutaj dysponujemy w zasadzie wszystkimi możliwościami, którymi dysponuje świat. Ale problem zaczyna się wówczas, kiedy dochodzimy do trzeciej i czwartej linii leczenia. Dotyczy to przede wszystkim tych chorych, którzy są w dobrym stanie ogólnym. Tak jak mówiłam wcześniej, to są chorzy często aktywni zawodowo, którzy nie są w stanie pogodzić się z tym, że leczenie musi być już zakończone, bo my nie mamy nic do zaproponowania. Tym bardziej, że takie leki są dostępne w Europie, nawet u naszych sąsiadów Czechów za ścianą. Te preparaty, takie jak w każdym razie Lonsurf, nie wiem jak Regorafenib, są refundowane. Część chorych jest oczytana i świadoma tego, że są możliwości, które dla niego, mieszkańca Polski, są niedostępne. Więc no tu mamy zawsze bardzo trudne rozmowy z pacjentami, bo nie każdego stać na to, żeby mógł sobie zafundować lek, który kosztuje 12 tysięcy miesięcznie. Staram się walczyć o to, żeby ten trzeci czy czwarty rzut leczenia był w Polsce dostępny. Lek mamy jakby na wyciągnięcie ręki. I tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest duża grupa pacjentów, którzy do tego czwartego rzutu czy trzeciego dochodzą. Ja myślę, że w skali Polski to byłoby około 1000-1500 chorych rocznie, więc to jest chyba do udźwignięcia budżet, bo do tej formy leczenia przecież kwalifikujemy chorych w dobrym stanie ogólnym.